Jakie są korzyści dla całej gospodarki z większego udziału rodziców bezgotówkowych? Najważniejsze to przede wszystkim to, że to jest redukcja kosztów obsługi gotówki. Te koszty rozkładają się na bardzo wiele różnych firm, przedsiębiorstw i tak dalej. Gotówka tak naprawdę wymaga za każdym razem, jeżeli płacimy gotówką w sklepie, ten sklep musi ją przetransportować do swojego banku. Najczęściej odbywa to się z wykorzystaniem jakiegoś konwoju policyjnego, za który trzeba zapłacić. Ta gotówka w banku musi być przesortowana, policzona i tak dalej. To wszystko kosztuje. To są manualne koszty obsługi gotówki. Więc to jest pierwsza i chyba najważniejsza korzyść. Poza tym upowszechnienie obrotu bezgotówkowego utrudnia, może nie eliminuje, ale utrudnia działanie szarej strefy, która generalnie rozlicza się w gotówce. Zwiększa to przejrzystość, jawność obrotu gospodarczego. Firmy, które mają rachunek bankowy, które rozliczają się przez rachunek bankowy, są postrzegane jako bardziej pewne, bardziej stabilne do nawiązania kontaktów biznesowych.